szczerze mówiąc, staram się nie czynić żadnych planów i no i czas pokaże, czy ja jeszcze kiedyś wrócę za biurko, czy już nie. Trudno. Spotkanie z Jowitą Budnik oraz projekcja filmu Jeziorak zakończyły dwuletni cykl międzynarodowych działań pod nazwą Pozytywne Projekty. To jest projekt, który realizujemy od ponad 2 lat z naszym partnerem czeskim z Ostrawy. I to jest projekt, który obejmował szereg wydarzeń filmowych, w tym 2 edycje festiwalu Zoom w 2014 i 2015 roku oraz kilka projekcji i spotkań z twórcami, które organizowaliśmy w ciągu całego 2014 i teraz aż do dziś. Zebrana w sali kinowej Jeleniogórskiego Lotu publiczność najpierw obejrzała film Michała Otłockiego pod tytułem Jeziorak, później przyszedł czas na spotkanie z odtwórczynią głównej roli Jowitą Budnik. Jestem mało podobna do moich bohaterek, jeśli chodzi o głównie pogodę ducha i optymizm wrodzony. Natomiast owszem, jestem trochę zmęczona, ale z drugiej strony to jest duża przyjemność jeździć i pokazywać film, który się lubi, który się zrobiło i potem, zwłaszcza kiedy jest okazja porozmawiać z widzami, posłuchać ich opinii, opowiedzieć coś. Dzięki działaniom organizatorów oraz wsparciu płynącym z projektu Jelenią Górę odwiedziło wielu znanych aktorów i ludzi kina. Prace nad kolejnymi filmowymi inicjatywami kulturalnymi ponownie ruszają, aby już wkrótce na nowo zaskoczyć mieszkańców stolicy Karkonoszy.